Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas płynie nieubłaganie. Niedawno był czwartek, już nadchodzi kolejny. W miniony czwartek mieliśmy okazję spotkać się z profesorem Adamem Bodnarem, wysłuchać ciekawej, intelektualnej rozmowy wraz z redaktorem Markiem Zającem o przyszłości Polski, Europy, świata z punktu widzenia wytrawnego prawnika, państwowca. Dziś proponuję Państwu kolejne spotkanie w nadchodzący czwartek, 25 czerwca o godzinie 20 z panią Katarzyną Janowską, redaktor naczelną działu Kultura w Onet.pl, która jest współautorką książki Rozmowy o przyszłości. W którą stronę zmierza świat? Znów pochylimy się nad tematem, który chyba wszystkich nas frapuje, czyli przyszłość. Co z punktu widzenia dnia dzisiejszego możemy powiedzieć o nadchodzącej przyszłości? Autorzy tej książki wraz z panią Janowską pytali naukowców, literatów, ludzi kultury, jak widzą przyszłość świata. Mam nadzieję, że to spotkanie również skłoni nas wszystkich do zastanowienia się nad tym, w którą stronę zmierzamy my wszyscy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Carpe Diem i wszystkich współorganizatorów na czwartkowe spotkanie 25 czerwca o godzinie 20. Do zobaczenia.